budowa szpitala, ale szpital cały czas jest rozwijany, budowane są nowe pracownie, wyposażony jest sprzęt. Nie jest jednak tajemnicą, że jest potężnie zadłużony. Chciałam zapytać Państwa, jak widzicie przyszłość szpitala? Czy za kilka lat będzie to nowoczesna, rozwinięta placówka? Czy być może grozi nam prywatyzacja, a być może jeszcze upadek nawet widząc w leśnicy? Bardzo proszę, Pani Janowska. Ja, proszę Państwa, mam wrażenie, że tutaj dążymy, obecne władze dążą do prywatyzacji tego szpitala. To znaczy, wydaliśmy ogromne nakłady pieniądzów na ten szpital. Jest nowoczesny. Ja się chełpię tym, że mamy w regionie taki duży szpital i właśnie blisko naszego miasta. Wspaniale. Myślę, że brakuje tutaj niestety lekarzy do pracy, ponieważ... Słucham? Dalej, no jest bardzo zadłużony, mało tego, włodarz naszego miasta dał tutaj rękojmę, tak, tych długów, to znaczy, że przekraczamy ustawę o finansach publicznych. Jeżeli doprowadzimy do upadłości naszego szpitala, to można spotkać taki sam los jak Skarżysko-Kamienny, tak, czyli będziemy kolejnym miastem, które zbankrutuje. Dziękuję. Będąc prezydentem Grudziądza, z całą pewnością nie pozwolę na sprzedanie szpitala grudziądzkiego. To, że szpital jest zadłużony, wynika z wielu czynników. Na pewno, niewątpliwie, po prostu nie opanowano finansów. Program naprawczy dla szpitala powinien być już w momencie, kiedy alarmował NIK w 2012 roku, kiedy zwracał uwagę prezydentowi na to, że trzeba podjąć natychmiastowe działania, ponieważ szpital utraci na koniec tego roku, co potwierdzają ekonomiści właśnie szpitala, płynność finansową, w związku z tym cały ciężar spadnie na miasto. No ale cóż, proszę Państwa, rozbudowa tego szpitala odbyła się przy ogólnej akceptacji społeczeństwa Grudziądza, nie tylko prezydenta. W związku z tym, że obecnie trudno jest po prostu wyjść z tej sytuacji, należy natychmiast przygotować program naprawczy. Dziękujemy. Pan Robert Malinowski. Szanowni Państwo, może tylko sobie tutaj sprawę wyjaśnimy, że prywatyzacja w ogóle nie wchodzi w grę. Ustawowo, jeżeli by coś było, zadłużenie, jeżeli byłby dług nie do pokrycia, to jest zmiana formuły organizacyjnej funkcjonowania szpitala, czyli przekształcenie go w spółkę, gdzie miasto i tak byłoby właścicielem, więc to nie ma mowy o żadnej prywatyzacji. Zadłużenie szpitala bierze się tylko i wyłącznie z dwóch spraw, mianowicie z inwestycji około 150 milionów, z wyposażenia, które jest 75 milionów oraz, Szanowni Państwo, z nadwykonań, czyli z nadlimitów, czyli z leczenia więcej ludzi niż to jest zaplanowane i te nadlimity nie są spłacane. Tych nadlimitów mamy 63 miliony. Szpitale wszystkie w Polsce, wszystkie jednostki służby zdrowia będą zawsze funkcjonowały w pewnym niebycie, bo mają kontrakty tylko na rok. Tak jak wiele firm wykonawczych i handlowych ma na rok, tak samo szpital podpisuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia tylko na rok. Co będzie za rok, nikt nie wie. Szanowni Państwo, do tej pory budżety szpitala... Dziękuję panu. Cóż, szpital jest naszym wspólnym dobrem i taką rolę może spełniać, ale po pierwsze źle zarządzamy, nie wykorzystuje możliwości, jakimi w rzeczywistości dysponuje, a przede wszystkim jest jednym wielkim długiem. No i to rodzi największy niepokój, tajemnicze transfery ze spółki WIN, bo jakim są grudziądzkie inwestycje medyczne, zabezpieczanie ich majątkiem budowanego tyle lat szpitala, no budzą bardzo poważny niepokój. Mogę powiedzieć jedno, że ta sytuacja wymaga natychmiastowej sanacji sytuacji szpitala i mogę oświadczyć, że po moim zwycięstwie wyborczym robienie lodów zapowiedzianych przez osłabioną panią Sawicką na grudziądzkiej służbie zdrowia będzie po prostu niemożliwe, zostanie uniemożliwione. Szanowni Państwo, ręce odpadają. Po pierwsze dlatego, że te 323 miliony prawie, o których mówi Izba Obrachunkowa, to tak naprawdę jest nie wszystko. W szpitalu jest nie jakby, a na pewno kreatywna księgowość, gdzie tych długów szpitalnych na pewno jest o wiele, wiele więcej.
Pamiętacie Państwo konferencję prasową, gdzie pokazywałem raporty NIK-u? Od tego momentu tam były zapisane takie sytuacje, gdzie miał być wprowadzony program naprawczy. Pan dyrektor szpitala w dyskusji telewizyjnej ze mną twierdził, że szpitalowi nie potrzeba żadnych naprawczych projektów, po czym za dwa tygodnie w Gazecie Pomorskiej powiada, że szpital trzeba restrukturyzować. Tak naprawdę to jest jakaś kreatywna, jakaś taka wesoła działalność pana dyrektora, który już dzisiaj, ten szpital już dzisiaj tak naprawdę dla Grudziądza jest sprzedany, bo obojętnie kto te wybory wygra, przyjdzie człowiek, który dawał pieniądze na ten szpital i powie: Państwo, wybaczcie, albo pieniądze, albo mój szpital. Dziękuję.